Miłość bliźniego. To jest druga część tego wielkiego przykazania. Za kastę tak samo. Tutaj zastanawiałem się, jak ta miłość bliźniego jest. Wiecie, że 90% naszych grzechów, które popełnimy, to tak naprawdę, ja mówię ilościowo, nie jakościowo, są grzechami przeciw miłości bliźniego. Denerwowałem się, rozgniewałem się, zniechęcałem się, źle myślałem o nich, źle wyrażałem się o innych. Po prostu widząc ten otaczający ten świat, to często po prostu tylko gniew, tylko po prostu oburzenie, tylko po prostu serce, które po prostu chciałby wsadzać, jeśli może po prostu jakiś po prostu profobracza po prostu do towarzystwa, które mnie otacza. Zaczynając od własnej rodziny, przechodząc przez tych polityków i znajomych, przez tych, które są grabarzami naszych, po prostu naszej katolickiej cywilizacji, gdziekolwiek na świecie, to po prostu to jest taka zaraza, że człowiek się zniechęca. I potem po prostu, no widzisz jak bardzo, czytam tu miłość bliźniego. Co to tak naprawdę jest miłość bliźniego, moi koledzy? O to tak bardzo często nie myślimy. Miłość bliźniego nie po prostu jest to, co moderniści ciągle nam właściwie nagabują, po prostu i mówią. Moderniści nam mówią, miłujcie się, to co to jest? Dla nich to po prostu właściwie to pomagać drugiemu. Dobrze, to są akty Bożego miłosierdzia, skutki miłości bliźniego. Abyście mogli to coś jeść, aby mogli coś pić, aby nędza była mniejsza, aby ci wszyscy po prostu ludzie bezdomni mieli coś tam tego, aby dać im trochę pieniążki, cokolwiek. Ale moi drodzy, to nie jest miłość bliźniego, to są może skutki. Masoni i tak dalej, to chwalą się po prostu, cały ten Rotary Club i ci wszyscy po prostu chwalą się z ich miłości bliźniego, jak dużo pomagają ludzie, jak dużo pogadają, budują szpitale i tak dalej. To nie jest miłość bliźniego. To są altruistyczne po prostu takie poczynania. Ale miłość bliźniego jest co? To, co Pan Jezus Chrystus nam daje. Abyście się umiłowali, jak ja was umiłowałem. A co Jezusa Chrystusa interesuje? Jaka jest Jego miłość do ciebie? Aby ciebie uratować. Prawdziwa miłość bliźniego polega na trosce o zbawieniu Jego duszy. A na trosce o ratunku jego serca, aby nie poszło aby ten człowiek nie poszedł do piekła, ale się uratował na wieczność. To jest miłość bliźniego. Miłość bliźniego to jest życzliwość, aby otrzymał wszystkiego najlepszego, jak mówimy z okazji świąt. A co jest wszystkiego najlepszego? Papierosy, pieniądze, powodzenie życiowe, zdrowie. To nie jest najlepszego, bo najlepsze to jest wieczne dobro, wieczna szczęśliwość. I to życzymy drugiemu. A jak to robić? Nie tylko życzyć drugiemu, ale przyczynić się do tego. I przyczynić się do tej miłości bliźniego, to znaczy przyczynić się do zbawienia drugiego, to są te akty miłości bliźniego. Co teraz robimy na rzecz zbawienia dusz naszych bliźnich, naszych najbliższych? Co robimy na rzecz po prostu ratunku dusz tych biednych, błądzących? Co my robimy? Bardzo często nic nie robimy. Kim jest nasz bliźni? To wszyscy dzieci Boże. To wszyscy dzieci Marii. Ona trzymała wszystkich. Więc co interesuje nas Chińczycy, Hindusi, ludzie z Afryki, z Ameryki Południowej? Wszyscy ci to są widma. To nie są realia. To nas nie interesuje. Interesuje nas, mam nadzieję, nawet Polski. A to, co tam jest, z tych 40 milionów tam w Polsce, co nas interesuje? Większość z nich do diabła myślimy, przepraszam. Natomiast ta mała grupa i garstka, którymi życzymy naprawdę dobre, to życzymy im tylko doczesne, po prostu dobra. I to nie wystarczy. Więc znowu ktoś musi nam pomóc, ponieważ jeśli nie wypełnisz tych przykazań, nie możesz spalić swojej duszy. Więc musimy prosić Matkę Najświętszą i znowu ona jest tam dana. Bo jak była tylko jedna, która kochała Boga ze wszystkich sił całkowicie, jest również tylko jedna, która kocha bliźniego, tak jak Chrystus ją kochał. Dlatego, że ta jedna stała się nie tylko bliźnym, ale matką tych wszystkich bliźnich, tych wszystkich, które ten bliźny, ten właściwy, ten sąsiad stał się jej dzieckiem. Miłość bliźniego polega teraz na tym, abyśmy znowu poszli do Matki Bożej i prosili ją, Matka Najświętsza, uzdrów nie tylko mój stosunek do Boga, miłość Boga, ale uzdrów również moja miłość bliźniego. Aby tu,
Po prostu Twoja obecność to wszystko zmieniło. Jak to się robi? Po pierwsze, abyśmy nareszcie zaczęli patrzeć na bliźniego, jak Chrystus i Maria na niego patrzą. Kim jest ten bliźni najczęściej dla nas? Potwór? Gość? Mason? Co jeszcze? Albo jakiś niemiła? Po prostu numer. Przecież każdy kot i pies domowy jest tam milczy niż większość tych wszystkich ludzi. Dlaczego? Bo mamy fałszywy pogląd. Wiecie, jaki pogląd? Pogański. A może nawet masoński. Dlaczego? Masoni widzą w bliźnim tylko gość, facet, jeśli chcesz. Ale naprawdę, kim jest ten bliźny? Dusza do uratowania. Dziecko Marii. Dla niego Chrystus wydał swoją krew. I Chrystus chce jego zbawienia. To jest właściwie ta miłość bliźniego. Patrzysz na drugiego jako biedna duża, zagubiona w swoich błędach, w swoich grzechach, w swoich okropnościach, w hitach. Ale jednak dusza do zbawienia. I Matka Najświętsza kocha tą duszę. Nawet jeśli nawet nazywa się Putin, albo cokolwiek, właściwie tych ludzi chcesz. Matka Najświętsza chce nawrócenia tych wszystkich ludzi. To jest miłość bliźniego. Więc patrz na tych wszystkich ludzi, które widzisz na ulicy, które widzisz przez te różne filmy, o których myślisz, to ich myśla. I szczególnie tych, którzy są takim okrucieństwem dla tego serca. To są, dopóki żyją, to są właściwie obdarzeni miłością Chrystusa i Marii nieskończoną. I tak bardzo Pana chce ich zbawić. I Ty masz obowiązek jej pomóc.